obserwujemy dynamiczną sekwencję zdarzeń, w której ogół postrzega spór o pamięć historyczną. Nieco bardziej dociekliwi dopatrują się kwestii majątkowych i roszczeń wysuwanych pod adresem Polski przez Izrael, przez Żydów, rozmaite organizacje międzynarodowe. A co w pańskim zdaniem rozgrywa się właśnie? Czego jesteśmy teraz świadkami? Jesteśmy świadkami próby ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej. Jesteśmy świadkami zmiany scenariusza na ten bardziej dynamiczny. Do tej pory stosowana była technika gotowania żaby na wolnym ogniu. Z naszego punktu widzenia to i tak był ogień dość mocno podkręcony. Cały proces uległ przyspieszeniu w ostatnich latach i został przyjęty ten tryb rozwiązania kwestii polskiej przez lokalne, tubylcze elity, przez rząd prezydenta belwederskiego, rząd warszawski, żoliborską grupę rekonstrukcji historycznej sanacji. Zostały przyjęte te warunki przejścia do rezerwatu. To się wyraziło wciągnięciem przez pana prezydenta Dudę na maszt flagi, to się nazywa Rzeczpospolita Przyjaciół. Były rozmaite eventy, których zadaniem było budowanie na gruncie pewnych urojeń, pewnej fikcji historycznej, budowanie fikcji współczesnej przyjaźni i nawet braterstwa broni polsko-żydowskiego. Kiedy się to działo, sądziłem, że to przygotowania do posłania nas ramię w ramię z sojusznikami z państwa położonego w Palestynie na wojnę perską. Dziś ten scenariusz wojny perskiej nadal nie jest całkiem wykluczony, ale wygląda na to, że z ostatecznym rozwiązaniem kwestii polskiej postanowiono nie czekać na zrównanie z ziemią Teheranu. To oczywiście miałoby się dokonać nie tylko siłami państwa Izrael i skromnymi siłami, to taki byłby kwiatek do kożucha, polskie F-16, polscy specjalsi, którzy już tam są, notabene na Bliskim Wschodzie, ale przede wszystkim siłami Imperium Amerykańskiego. Z jakichś względów ta faza, rozgromienie Iranu, generujące zwrotną falę uchodźców z Bliskiego Wschodu do Europy Środkowej, to zostaje zawieszone na kołku, odroczone, a przechodzimy bezpośrednio do ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej. Zaleta tego przyspieszenia, z którym mamy do czynienia w ostatnich dniach, tygodniach, no jest taka, że żaby się wybudzają. Wcześniej wolno gotowane żaby zaczęły nawet i wyskakiwać z garnka niektóre. No, wada jest taka, że zwiększyło się prawdopodobieństwo przeniesienia działań wojennych na terytorium Polski. Jakie to miałyby być działania wojenne? Następstwo prowokacji, konflikt ukraińsko-polski. Konflikt między zaagitowanymi Polakami, a poszczutymi na nich Ukraińcami. Mamy tego pewne poszlaki, mamy pewne zwiastuny. W ostatnich dniach wypowiedział się w tym duchu jeden z byłych ministrów, ważnych ministrów, minister obrony Ukrainy. W ostatnich dniach, jak słyszałem, potworzyły się na Facebooku grupy dyskusyjne niezadowolonych z płac pracobiorców ukraińskich w Polsce. Jak wiadomo, w ostatnich latach były też ćwiczone pewne elementy prowokacji, jakieś tam tak zwane koktajle Mołotowa wrzucane do siedzib polskich stowarzyszeń na Ukrainie. Grozi prowokacja.
grozi prowokacja, której celem będzie rozpętanie konfliktu zbrojnego, który w moim mniemaniu obliczony będzie na całkowite przetrącenie kręgosłupa młodemu pokoleniu polskich patriotów. Bo ja tu się posługuję dużymi skrótami myślowymi, ale mam nadzieję, że słuchacze, czytelnicy portalu PH24 są na tyle głęboko wprowadzeni w materię zdarzeń i już nie polegają na tych iluzjach, które są prezentowane przez media głównego ścieku, więc pozwalam sobie na pewne skróty. Tak długo, jak długo na ulicach polskich miast 11 listopada, a teraz idzie 1 marca i w ogóle więcej mamy tych rocznic, pojawiają się tysiącami, dziesiątkami, setkami tysięcy łącznie polscy patrioci, w większości młodsi ode mnie, więc polska młodzież, tak długo żydowska suwerenność wyspowa od Odessy do Szczecina, na Międzymorzu bałtycko-adriatycko-czarnomorskim, tak długo ona nie może pomyślnie być zainstalowana. Są pewne jej zręby. Mamy de facto eksterytorialny ośrodek POLIN, tak zwane Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, ale przecież w tym ośrodku bynajmniej nie tylko ekspozycja muzealna, bynajmniej nie tylko pogadanki na tematy historyczne, ale przecież tam też odbywały się polityczne imprezy, otwarcie środkowoeuropejskiego oddziału amerykańskiej konferencji, komitetu, amerykańskiego komitetu żydowskiego, któryśmy sobie sprowadzili do Polski. Teraz ten komitet, niczym placówka jakiegoś obcego państwa, recenzuje polskie sprawy wewnętrzne. Mamy ingerencję państwa i diaspory żydowskiej w wewnętrzne sprawy Polski, całkowicie już zaakceptowaną przez elitę warszawską. To wyszło na jaw w ostatnich dniach i tygodniach, mianowicie warszawscy politycy, ministrowie, prezydent przyznają, prezydent, że... Tak, i ogłaszają to w tonie dobrej wiadomości, że mianowicie projekt polskiej ustawy od lat był konsultowany z tak zwanymi środowiskami żydowskimi. Pytam się, w jakim trybie? W jakim trybie? Bo przecież polska ścieżka legislacyjna przewiduje, owszem, konsultacje, tak zwane konsultacje społeczne na poziomie komisji sejmowych, no ale tam, żeby zabrać głos w takiej sprawie, to nie wystarczy przyjść na wiejską i zadzwonić do furtki, to trzeba być zaproszonym do tej komisji. Ja nie widziałem, nie słyszałem, żeby na tych komisjach głos mężów czy żon stanu państwa położonego w Palestynie był słyszalny. Ja nie słyszałem, żeby pani ambasador państwa położonego w Palestynie, żeby gościła na posiedzeniu którejś z tych komisji. Wszystko wskazuje na to, że działo się to zakulisowo, że działo się to poza trybem parlamentarnym, a więc całkowicie pozaprawnie. To jest zatem przyzwolenie elity warszawskiej na systemową, permanentną ingerencję w polskie sprawy wewnętrzne. No i teraz wreszcie akt prezydenta, prezydent belwederski Duda, po faryzejsku ustawę podpisawszy, kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego, co oznacza prolongatę, bezterminową prolongatę możliwości kołysania nawą państwową, czy też łajbą, krypą, na której się znajdujemy. Pan prezydent belwederski podał na tacy tę możliwość dalszego z jednej strony niszczenia, podkopywania prestiżu Polski na arenie międzynarodowej, a z drugiej strony rozgrywanie tego jako konfliktu wewnętrznego.
To pan prezydent umożliwił. To są zatem zręby żydowskiej suwerenności wyspowej w Europie Środkowej. No to u nas duże miasta, prawda? Wrocław, Trójmiasto, Kraków, Poznań, tęczowa stolica w Europie Środkowej. To jest wszystko realizacja scenariusza pana Benjamina Barbera. Międzynarodówka miast, międzynarodowa konferencja prezydentów dużych miast. Na Ukrainie ta instalacja żydowskiej suwerenności wyspowej ma jeszcze bardziej jawny charakter. To z jednej strony jest dom Chabadu w Dniepropietrowsku nad Dnieprem, fundowany przez tak zwanego oligarchę pana Kołomyjskiego. Największy na świecie, jak czytałem, żydowski budynek użyteczności publicznej. Właśnie nie w Hajfie, nie w Nowym Jorku, tylko w Dniepropietrowsku. Chabad to jest akurat ta sekta, która się wywodzi od rabina Sznaura Zalmana, co to w księdze Tania pisze, że goje pochodzą od demonów, bo to, prawda, Żydów stworzył dobry Pan Bóg, dobry, bo ekskluzywnie plemiennie żydowski. Natomiast resztę tałataństwa stworzyły demony. Ta księga Tania rabina Sznaura Zalmana jest dzisiaj najczęściej drukowaną książką żydowską na świecie. Taka ciekawostka. Więc z jednej strony dom Chabadu w Dniepropietrowsku, z drugiej strony pan Poroszenko Waldzman, pan Arszenik Jaceniuk, dzisiaj jego następca, u steru tej można powiedzieć masy spadkowej po państwie ukraińskim. I tego wszystkiego, czyli dalszych postępów transferu, częściowego transferu aktywów państwa żydowskiego i ośrodków kierowniczych diaspory żydowskiej w świecie do Polski, to nie może się powieść bez wyeliminowania z życia publicznego elementu nonkonformistycznego, elementu patriotycznego. I tego nie można już dokonać. Widzimy to i być może to zdecydowało o zmianie scenariusza, że nie można już więcej młodych Polaków i Ukraińców wypchnąć na emigrację. Nie można już bardziej zrobić im wody z mózgu przez ośrodki takie Gwiazdy Śmierci jak Gazeta Wyborcza, czy nawet ośrodek POLIN, to już dalej nie idzie. Roztwór został nasycony pożytecznymi idiotami, został nasycony. Trzeba resztę skierować do maszynki do mielenia mięsa, żeby albo pozabijać, albo też okaleczyć mentalnie, fizycznie na resztę życia. Wyeliminować ten patriotyczny element. No i jak to zrobić? Nie mogą tutaj wjechać z buldożerem tak wprost, prawda? I zepchnąć nas wszystkich do rowu z wapnem, bo to jest XXI wiek i to by niewyjściowo wyglądało. Różne środki, półśrodki, tam, prawda, krzewienie aborcji, eutanazji, to są lokaty długoterminowe. A tu potrzebne jest szybkie rozwiązanie, a zatem na szybko potrzebna jest wojna. I to jest mój wniosek z oglądu sytuacji aktualnej i tym niepokojem się dzielę z państwem. Uważam, że to jest największe zagrożenie, wobec którego teraz stoimy. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że ja już o tym mówiłem. Ja już o tym mówiłem w zmieniającej się konstelacji politycznej, geostrategicznej. Ja już parę lat temu mówiłem o tej wojnie. Mówiłem, kiedy się zaczynała wojna ukraińska, że Ukraina jest na pierwsze danie, a daniem głównym będzie Polska. To nie zmienia faktu, że to zagrożenie jest nadal aktualne i właśnie się groźnie zaktualizowało. Bo pan zapytał, co jest istotą, co jest podszewką tych spraw. No właśnie, nie sądźmy mylnie, że chodzi o bezinteresowne łajdactwo.
o taką zwykłą, zawistną podłość, że mianowicie obsmarują nas i będą mieli satysfakcję, że z nas zrobili nazistów, prawda, w opinii międzynarodowej. Bo owszem, element łajdactwa bezinteresownego występuje w tej sprawie, ale są też koszta. Kampania dezinformacyjna na tak wielką skalę, od listy Schindlera do Idy i innych tam jeszcze dzieł popkultury, to kosztuje pieniądze. Jeśli kierowane są fundusze na te kampanie zniesławiania Polski, Polaków, narodu, państwa, no to jest inwestycja. Kto inwestuje, ten oczekuje zysku, zwrotu inwestycji. Sądzą zatem niektórzy, że horyzontem zdarzeń i celem istotnym jest skok na kasę. Tak, owszem, 65 miliardów dolarów to jest poważna suma, oczywiście zupełnie niewyobrażalna, niespłacalna. Jakbyśmy po milionie zaczęli wypłacać od jutra, to spłacimy 65 miliardów za 170 lat. Więc to nikt tego poważnie nie mówi, w tym sensie, że nikt nie ma, rzeczywiście nikt nie planuje, nie oczekuje, że ktoś tu w Warszawie sięgnie i wyjmie z kieszeni te pieniądze. O co zatem chodzi perspektywicznie? Chodzi o przejęcie kontroli nad terytorium. Chodzi o przejęcie kontroli nad terytorium. Chodzi o to, żebyśmy wylądowali być może z jakąś właśnie naszą stałą piosenką i chorągiewką, żebyśmy wylądowali w rezerwacie dla środkowoeuropejskich tubylców w jakimś takim księstwie warszawskim, w którym dalej będzie Contredans, PiS-PO, PO-PiS, czy jak to się tam będzie nazywało, co tam oficerowie prowadzący z różnych ambasad wystrugają na następne wybory, to będzie kanalizować już dożywotnio. Ja ciągle mówię, co wyobrażam sobie, że mają w scenariuszu starsi i mądrzejsi realizujący właśnie program ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej. To będzie nas kanalizowało już do końca świata, a tymczasem żydowska suwerenność wyspowa skrystalizuje się na Międzymorzu. Dlaczego ona potrzebuje tu się krystalizować? No, w największym skrócie, dlatego że państwo położone w Palestynie to jest terytorialnie zbyt wąski skrawek i tamtejsi wojskowi i poważnie myślący ministrowie, z których większość to też wojsko i bezpieka, tylko w cywilu, no także i na naszym odcinku, prawda, wielki przyjaciel Polaków, pan Johnny Daniels w pierwszym swoim życiu to jest starszy sierżant sztabowy komandosów, zdaje się, a potem doradca ministrów na najwyższym szczeblu, więc oni poważnie myśląc o swoim państwie mają po prostu taki obowiązek. Muszą dążyć do uzyskania większej, jak to mówią wojskowi, głębi strategicznej. Nie mogą tej głębi strategicznej uzyskać na falach Morza Śródziemnego. Naokoło, demograficznie wygrywają sąsiedzi, no więc można ich było tak poniekąd na odchodnym podpalić. Syrię, wcześniej Liban, prawda? Pas spustoszonej ziemi. No ale perspektywicznie ta sytuacja jest nie do zniesienia. Potrzebna jest głębia strategiczna i ta głębia strategiczna to właśnie my. To Europa Środkowa, oaza spokoju i normalności. Wiemy, jak nędzny jest nasz stan, jak nisko upadliśmy, ale ciągle właśnie jak rozejrzymy się, przejedziemy dzisiaj spojrzeniem na wschód, na zachód, na południe od nas, to jest oaza spokoju i w związku z tym spodziewałbym się, że w najbliższym czasie eskalować będzie prowokowana, judzona nienawiść między szowinistami ukraińskimi, a bezradnymi, często bezradnymi wobec tych problemów patriotami polskimi. I celem będzie wygenerowanie tutaj wojny, która zutylizuje nasz patriotyczny potencjał i przeciwko temu trzeba się obronić.
Wspomniał Pan jednak, że ta sytuacja, jaka miała miejsce w ostatnich dniach, czyli bezprzykładna kampania przeciwko Polsce prowadzona na skalę olbrzymią, spowodowała pewne przebudzenie. Ta żaba trochę się otrzeźwiła. Czy upatruje Pan jakichś pozytywów w tej sytuacji? Czy mamy jakąś szansę w takim razie wybronić się? Zawsze. Zawsze, bo proszę Państwa, to Pan Bóg jest Panem historii, a nie generałowie i najwyżsi nawet urzędnicy państwowi. To z pełną powagą. Wszystko od tego zależy. Wszystko od tego zależy, czy zechcemy prosić, a uzyskaną po raz kolejny, bo to przecież jest leitmotyw naszej historii, uzyskaną po raz kolejny promesę dalszego istnienia i niepodległości, czy zdołamy wykorzystać. Te poprzednie promesy były nam udzielane, ale nigdy nie były wypełniane zobowiązania. Śluby lwowskie Jana Kazimierza, orędzie z Giedrzwałdu w 1877 roku. Ono też rozbroiło kolejną prowokację powstańczą. Przy okazji zażegnało już będącą w toku, nawet nieszykowaną, wojnę europejską, czyli de facto światową. Bez Giedrzwałdu 1877 roku, powiem to tak, nie byłoby komu robić Polski w roku 1918. Bo z jednej strony hekatomba kolejnego powstania zaorałaby Polaków na własne życzenie kolejnym harakiri powstańczym, a z drugiej strony nie byłaby bez wezwania Giedrzwałdzkiego, nie byłaby wykonana ta prawdziwa, najgłębsza praca organiczna, która doprowadziła do 1918 roku właśnie pokolenie ludzi poważnie myślących o Polsce i wiernych tradycji katolickiej. Partie to już była powierzchnia, prawda? Tu wąsy Piłsudskiego, tutaj wąsy Dmowskiego, inni kompromisowo Brudka, Paderewskiego. To będzie grane też w tym roku, na tę rocznicę listopadową. To będziecie Państwo bombardowani takimi powierzchniowymi fantomami tej historii, ale jeżeli chcemy rzeczywiście świętować stulecie naszej niepodległości, też w dużej mierze stracone, niewyzyskane, niepotraktowane poważnie, czyli po polsku i po katolicku. Jeśli chcemy świętować tę rocznicę stulecia, to zwróćmy się fizycznie, po prostu, osobiście. Jedźmy do Giedrzwałdu, żeby tam za tę promesę niepodległości dziękować. A zatem, bo to ja tak się rozgaduję na ten temat, bo to jest moja odpowiedź, bynajmniej nie abstrakcyjna, na pytanie, czy coś może zmienić bieg tych zdarzeń, które już się toczą, już właśnie sprężyna prowokacji jest nakręcana po raz kolejny. Tak, oczywiście, tylko nie możemy leczyć tej sytuacji objawowo, to znaczy teraz dać się wkręcić w pochukiwanie, bo to niektórzy, teraz widzi Pan, jest cały festiwal. Ci, co milczeli wcześniej przez lata, ci, co wcześniej przez lata sprzedawali różne slogany i frazesy takie sentymentalne właśnie z tą Rzeczpospolitą, przyjaciół pana prezydenta Belwederskiego, no to oni teraz muszą raptownie nadrabiać. Znaleźli się na tyłach, w ariergardzie, muszą się teraz przedrzeć przez kolumnę na czoło, żeby znowu być w awangardzie, żeby nieść sztandar. Muszą zachować zdolność różni publicyści, którzy wcześniej się nakłamali, bo przemilczenie jest kłamstwem, a nie tylko milczeli, bo jeszcze przecież aktywnie przestrzegali poprawności politycznej, pilnowali przestrzegania poprawności politycznej polegającej na milczeniu o roszczeniach żydowskich, o wojnie
jaką Żydzi toczą Polską, z polskim narodem i z państwem polskim, bo żaden inny naród, żadne inne państwo, żadne inne organizacje, żadnej innej diaspory nie wysunęły wobec Polski tak niesłychanych roszczeń i uroszczeń, prawda? Nie opartych na żadnej podstawie ani historycznej, ani prawnej, ani logicznej. Więc ci, co na ten temat się nakłamali, co to przemilczeli, to oni teraz to muszą nadrabiać, żeby dalej pozostać liderami opinii. Etap się zmienił, zmieniła się wersja. Wcześniej nie wolno na ten temat było mówić pod karą zostania strasznym antysemitą i na dodatek jeszcze koniecznie ruskim agentem, prawda? Teraz to się z dnia na dzień zmieniło, szpalty prasowe są pełne, ramówki radiowe i telewizyjne są pełne dyskusji na te tematy, eksperci różni i to są wiecznie ci sami eksperci. Ci eksperci, co to właśnie na poprzednim etapie mieli za obowiązek, i to nie, że nakazany, tylko taki uwewnętrzniony obowiązek, mieli taką powinność, żeby pilnować, żeby ten główny ściek dezinformacji, żeby się toczył takim ocembrowanym, znormalizowanym torem, no to oni teraz przedarli się na czoło pochodu i są teraz liderami opinii, prawda? No to nawet niektórzy muszą jakimś prostackim słowem muszą rzucić, żeby się zaznaczyć, prawda? Wcześniej byli na prawicy, bo ja nie mówię o takich już jawnych zaprzańcach i sprzedawczykach. Ja teraz piję do tych niezależnych, niepokornych, pełniących obowiązki prawicowych i katolików, prawda? Oni teraz to nadrabiają. No więc jak nadrabiają, to też znowu wpisują się w scenariusz przez kogo innego pisany, bo najwyraźniej jest zapotrzebowanie ogromne na ten polski antysemityzm, prawda? Mieliśmy te prowokacje, te urodziny Hitlera w wykonaniu grupy rekonstrukcji sitcomu Alo, Alo, tak? W lesie na południu i jedno idzie za drugim, widać, że jest zapotrzebowanie. My nie przenikniemy, nie mając dostępu do stołów sztabowych. Mhm. Tak? W którą stronę ten nurt tym razem poprowadzi? Nie znamy tego scenariusza. Co do szczegółów, nie wiemy, co tam mają w menu, czym nas, co szykują. Za tydzień, może za miesiąc. Za miesiąc to będziemy mieli rocznicę marcową. Prawda? Mhm. Więc to będzie znakomite tło, na którym polski antysemityzm może zajaśnieć, prawda, czarnym światłem. Świat może być podekscytowany jakimiś informacjami o aktach antysemityzmu. Więc proszę Państwa, właśnie nie możemy grać partytury, która jest nam podsuwana. Prawda? Musimy mylić krok. Nie możemy równym krokiem iść w stronę tej przepaści, która jest nam wytyczana. To jest przepaść wojenna. To jest przepaść wojenna, niewątpliwie. Właśnie dlatego, że polski trawnik za bardzo już odrósł. Więc chcą nas popchnąć na wojnę. Nie idźmy na tę wojnę. Nie odbierajmy telefonu, tak? Nie ma nas w domu. Nie idźmy na tę wojnę, dlatego że głównym naszym zadaniem jest teraz przeżyć. Skoro się inni spieszą, bo się spieszą, bo to jest ewidentne, prawda? Takie gwałtowne susy są wykonywane, zmiany narracji, zmiany scenariusza. Spieszą się. Spieszą się imperia. Spieszą się towarzysze amerykańscy, spieszą się towarzysze moskiewscy. Dużo można by mówić, tłumaczyć, dlaczego tak jest, jakie są determinanty ich pośpiechu, ale skoro oni się spieszą, to my z wolna. To my z wolna. My się nigdzie nie spieszymy. My nic nie musimy w tej chwili. I dlatego haniebnie postępują ci mężowie stanu dzisiaj na czele Rzeczypospolitej stojący, którzy stwarzają kolejne okazje do interweniowania w wewnętrzne sprawy Polski. To z jednej strony jest pan premier warszawski, który na telefon pana Netanjahu powołuje jakąś grupę zadaniową specjalną, która ma dyskutować.
ma dyskutować, prawda? Z panem Wilcztajnem starszym ta grupa. Pan Wilcztajn właśnie był jednym z tych moderatorów dyskursu publicznego, co to przez poprzednie dekady bardzo rygorystycznie i nawet powiedziałbym brutalnie egzekwowali tę poprawność polityczną, oskarżycielskim palcem nominując tego lub owego na antysemitę i wykluczając poza tutaj ten zdrowy rdzeń głównego nurtu. No i teraz on znowu jako lider opinii na nowym etapie, na z dyspozycji pana premiera będzie dyskutował polskie sprawy wewnętrzne z funkcjonariuszami obcego państwa. To jest samo w sobie, to jest konstrukcja, której powołanie do istnienia stawia polityków za to odpowiedzialnych, stawia na krawędzi zdrady stanu. Zdrady stanu. Pan prezydent, który, jak już powiedziałem, podał na tacy przez skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, podał na tacy możliwość dowolnego zupełnie kołysania polską opinią publiczną i z jednej strony dalszego atakowania, eskalowania ataków, no bo daj kurze grzędę, jeszcze wyżej siędę, skoro się udało do tego doprowadzić, że Warszawa uznała, że trzeba modyfikować tę ustawę, no to idźmy dalej. To skoro ustąpili, to czemu nie mieliby bardziej ustąpić, bo co tu jeszcze trwa? Tu jeszcze trwa casting na najlepszych kandydatów do Polenratów. Do Polenratów przez analogię do Judenratów, tych organów autonomii żydowskiej na terytoriach podbitych przez narodowych socjalistów niemieckich w latach II wojny światowej. Judenraty, teraz będziemy mieli Polenraty w tym rezerwacie, w tym księstwie warszawskim, prawda? To będzie taka rada starszych Indian jakiś. I teraz jest casting. To temu też służy cała ta akcja, że się ujawniają, polaryzują się opinie i widzimy, kto jest chętny. Kto jest chętny do Polenratu? Widzimy, że na przykład pani wiceminister od kultury, panowie wiceministrowie od niesprawiedliwości, to są ludzie, których warto wziąć pod uwagę, bo oni nawet uprzedzają pewne życzenia, które mają się stać rozkazem, prawda? Delegalizacja ONR. Kto tam pierwszy pryncypialnie wystąpi z takim projektem? Czyli ja nie twierdzę, że to było celem głównym i pierwotnym tego przedsięwzięcia. Nie, wręcz przeciwnie. Myślę, że generalny plan to właśnie zmierza do zepchnięcia nas do maszynki do mielenia mięsa, ale po drodze trzeba wybadać, kto się kwalifikuje, kto jest godzien zaufania, daje rękojmie lojalności, konformizacji pełnej na następnym etapie. Drugi efekt uboczny, to jest oczywiście podlansowanie się Żoliborskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej Sanacji. Na tym etapie oni się lansują jako właśnie najlepsi obrońcy polskości, prawda? Wcześniej, mój Boże, zainstalowali tutaj te ośrodki obcej suwerenności, wcześniej kontynuowali politykę poprzednich rządów, tę obłędną politykę, właśnie opartą na urojeniach historycznych. Wie pan, Berek Joselewicz pod Kockiem, Jankiel z pana Tadeusza i to rzekomo jest obraz stosunków polsko-żydowskich. Nie ma żadnych stosunków polsko-żydowskich, tylko jest wojna prowadzona przez Żydów przez całe tysiąclecie, tak, naszej koegzystencji. To jest przecież właśnie plemię, które nie kieruje się cywilizowanymi kategoriami
przez cywilizowane rozumielibyśmy, no na przykład arystotelesowską kategorię prawdy, że nie kieruje się tymi kategoriami, to mówią nam nie jakieś tam zamierzchłe, spleśniałe, antysemickie, straszne, wie pan, prace z XIX wieku, jakieś druki, tylko proszę sięgnąć, jest taka książka wydana z 5 lat temu chyba w Rzeszowie. Logika Talmudu. Napisał notabene żydowski młody badacz, informatyk, pan Szuman napisał taką pracę, a to jest praca rekomendowana przez profesora Woleńskiego. To jest taki jeden z nestorów masonerii, jawnej masonerii żydowskiej w Polsce. Więc Woleński rekomenduje Szumana, który to Szuman w książce Logika Talmudu, co możecie Państwo przeczytać i polecam, powiada, rozumowania żydowskie nie mają nic wspólnego z rozumowaniami prowadzonymi na płaszczyźnie no właśnie logiki dwuwartościowej. Gdybym to ja posłużył się takim sformułowaniem rozumowania żydowskie, no to byłby straszny antysemityzm. Ale tu macie Państwo dyspensę, bo to jest książka Logika Talmudu napisana przez jednego Żyda, a rekomendowana przez jednego młodego, a rekomendowana przez drugiego starego. Warto zapoznawać się z takimi lekturami po to, żeby rozumieć też, że nie ma odwrotu. Że nie ma odwrotu, bo niektórzy, zauważyłem to, nawet i mili patrioci, pobożni katolicy, no najczęściej zmodernizowani, więc z lekkim wodogłowiem, ale mili ludzie, oni mówią, no to weźmy, zapłaćmy im, to się od nas odczepią, prawda? Oni nie rozumieją, że 65 miliardów to właśnie są spłaty na 170 lat po milionie dziennie. Oni nie rozumieją, że to jest perspektywa, której no, nie można przyjmować ze spokojem, bo też mówią, a cóż to w końcu złego będzie w tym, że będziemy mieli więcej milionerów na kilometr kwadratowy w Śródmieściu, w Warszawie, jak się sprowadzą Żydzi tutaj z Hajfy nad Wisłę. Nie czytali ani logiki Talmudu Szumana, ani nie czytali Księgi Tania rabina Schneura Zalmana, ani wreszcie nie słuchali rabina Owadii Josefa, który nie powiedział niczego odkrywczego. On powiedział to, czego w tej tradycji naucza się od tysięcy lat kolejne pokolenia, że mianowicie goje są jak zwierzęta od tego, żeby służyć Żydom. Ci ludzie tego nie wiedzą, w związku z tym naprawdę nie wiedzą, z kim mają do czynienia. Nie wiedzą, z kim mają do czynienia. Mają do czynienia przede wszystkim z ludźmi głęboko nieszczęśliwymi, skrzywdzonymi przez tę dziką, rasistowską, plemienną tradycję, która, bo to jest rasistowska tradycja. To jest rasizm, plemienny rasizm czystej wody. Niektórzy jeszcze katolicy się łudzą i mówią, no tak, ale przecież nie wszyscy Żydzi czytują ten Talmud. Niektórzy go w ogóle, nie wiem, czy panowie Wildstein młodszy i starszy, czy mieli w rękach tak, to dzieło. No tak, ale jest przecież erzac tego plemiennego kultu w wersji dla świeckich. To jest świecka religia Holokaustu. I wyznawcą tej świeckiej religii Holokaustu jest na przykład wybitny lotnik, żołnierz państwa położonego w Palestynie, pan generał Amir Eshel, który to kilkanaście lat temu już powiedział w pewnych skonkretyzowanych okolicznościach, powiedział, 800 lat słuchaliśmy Polaków i więcej już nie musimy. No to są właśnie ludzie wychowani w jakiejś fałszywej historii. To, jak bardzo to jest fałszywa historia, to wszyscy Polacy na szerszą skalę usłyszeli w ostatnich dniach i dobrze, że usłyszeli. I dobrze, że usłyszeli, no bo właśnie kilka kolejnych żab wyskoczyło z tego garnka, pod którym podkręcono kurek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Z Panem Bogiem.